Cześć, mam nadzieję, że mnie widać. Jeśli ktoś jest na żywo, to mógłby dać znać, czy wszystko jest ok. Wiem, że godzina jest taka trochę nie bardzo na takie pogaduchy, bo pewnie jesteście w pracy, zajmujecie się klientkami, ale mam nadzieję, że w wolnej chwili gdzieś tam przy kawce sobie zobaczycie. Dzisiaj chcę Wam dać odpowiedzi na takie najczęściej powtarzające się pytania dotyczące nowych produktów, które tylko do dzisiaj są w promocji. Dużo pytań mi zadajecie, dlatego postanowiłam, że postaram się tak zbiorczo właśnie odpowiedzieć na te wszystkie pytania i no, żeby te osoby, które ewentualnie się zastanawiają, mogły jeszcze do tego wszystkiego się jakoś ustosunkować lepiej. Pierwsza sprawa, ta, która pojawia się najczęściej w Waszych pytaniach, to czy kurs online, ten z grafiki, stworzenia grafik, ulotek, wizytówek i tak dalej, czy on jest na bezpłatnym programie? To znaczy, czy jak już przejdziecie ten kurs, to czy będzie Was coś kosztowało korzystanie z tej wiedzy i robienie grafik? Więc dobra wiadomość, tak jak pisałam na stronie wielokrotnie, kurs jest... O, jakaś łapka, dziękuję. Kurs dotyczy programu, który jest bezpłatny zupełnie. Dzięki Monika za pozdrowienia, ja też Cię pozdrawiam. Kurs jest na programie, który jest w 100% bezpłatny. Są tam oczywiście jakieś dodatkowe opcje płatne, ale ja z tych opcji zupełnie nie korzystam, a już bardzo długo na tym programie pracuję, dlatego no, nie trzeba zupełnie za nic płacić. Więc kupujecie kurs, przerabiacie te 4,5 godziny nagrań, wszystkie lekcje po kolei i wtedy już możecie sobie bezpłatnie zupełnie tworzyć grafiki, wizytówki, ulotki i do sieci, i co ważne, do druku. Bo można też wybrać opcję zapisania właśnie tam z tymi wszystkimi spadami i tak dalej, to co wymaga drukarnia i możecie sobie po prostu za darmo robić projekty i po prostu płacicie tylko za druk wtedy, no ale to już jest wiadomo oczywiste, że jak coś w drukarni robicie, no to drukarnia Wam tego nie wydrukuje po znajomości. A w ogóle dzisiaj w takiej letniej atmosferze przyrodniczej, bo jest strasznie duszno i myślałam, że się ugotuję w domu. Dlatego taka zmiana trochę, mam nadzieję, że Wam się spodoba, taka bardziej przyrodowa aranżacja. I też mnie często pytacie, czy to jest bardzo skomplikowane, czy te rzeczy z kursu są do ogarnięcia dla osoby, która nie ma czasu i która by chciała po prostu szybko się tego nauczyć, jak najbardziej tak. Kurs trwa 4,5 godziny, jest tam 14 lekcji. I każda lekcja, no to tam trwa od kilku do kilkudziesięciu minut, możecie sobie to jakoś podzielić, że jedna lekcja dziennie. No i krok po kroku wszystko pokazuje, jak to później same robicie, to zajmuje zaledwie kilka minut, więc tak jak mówię, że to nie jest nic, żadna jest filozofia, żeby z tego korzystać. To nie jest jakiś Photoshop, gdzie wiecie, jakieś warstwy, jakieś maski, jakieś takie dziwne rzeczy, że tego nikt nie jest w stanie ogarnąć, po prostu metodą przeciągnij i upuść się to robi, więc jest to generalnie banalnie proste. Jeśli chodzi o dostęp do kursu, też mnie o to pytacie i o to, kiedy dostaniecie materiały i tak dalej. Chodzi o to, że kurs jest zlokalizowany na platformie szkoleniowej, która mam nadzieję będzie się rozwijać w najbliższym czasie. I ta platforma nie jest tak jeszcze w 200% zintegrowana ze sklepem. Jeśli kupujecie w sklepie e-booka, to dostajecie w mailu link do pobrania tego e-booka, no i sobie go pobieracie. Z kursem jest zasadniczo tak samo, czyli jak kupujecie kurs, no to dostajecie linka, to znaczy dostajecie w ogóle dodatkowego maila z platformy kursowej z danymi do logowania. Logujecie się na tej platformie kursowej i możecie sobie bez żadnych ograniczeń po prostu oglądać te lekcje wielokrotnie, ile chcecie. Żadnego nie ma też ograniczenia, że tam na rok czy coś takiego, nie. Po prostu dostajecie to na zawsze. Ale jest to tak skonstruowane, że do jednego produktu ja mogę podpiąć albo jakieś produkty właśnie typu e-book, albo kurs. No i bo jeszcze nie jest to jakby do tego stopnia zintegrowane, żeby dało się zrobić taki pakiet. I też z tego powodu te pakiety, które są dostępne tylko do jutra, znaczy w zasadzie do dzisiaj, do 23:59, bo ja muszę Wam po prostu ręcznie wysyłać e-booka, bo łatwiej było podpiąć kurs, żeby Wam się automatycznie wysyłały dane do logowania, ale już nie byłam w stanie jako jeden produkt podpiąć dodatkowo tych wszystkich materiałów, które są w formie PDF-ów, więc ja je po prostu Wam ręcznie dosyłam. Także jak kupicie pakiet któryś, podstawowy albo premium, no to po prostu tu musicie chwileczkę zaczekać, aż ja Wam ręcznie doślę te wszystkie materiały. I też z tego powodu te materiały
będą dostępne już bez pakietów za te kilka godzin, dlatego że po prostu no, ja nie będę tego dosyłać w nieskończoność ręcznie, bo to by było bez sensu. Nie po to sklep jest zautomatyzowany, żebym ja siedziała i ręcznie, prawda, jakieś pliki dosyłała. Więc dopóki się tego nie uda rozwiązać jakoś technologicznie, no to tak to musi wyglądać, że te produkty będą już dostępne osobno, nie będzie pakietów, więc jak ktoś chce pakiet, no to się musi zdecydować szybko. Często mnie też pytacie, na ile to są nowe materiały, a na ile jakieś stare odgrzewane kotlety, więc oficjalnie informuję, że ja odgrzewanych kotletów nie robię. Znaczy często robię w domu, ale generalnie w pracy nie odgrzewam kotletów. Więc to są nowe materiały i nawet zrobiłam wam taką ściągę, taką z kulinarnym porównaniem, bo akurat takim przyszło do głowy. Produktów o reklamie było już kilka, ale każdy z nich to jest jakiś wycinek wiedzy, którą fajnie by było mieć, żeby ten gabinet skutecznie promować. I teraz proszę bardzo, tadam, taka ściąga. Kiedyś się odwraca w drugą stronę, to jeszcze na czarno-biało, no ale trudno. Trzeba sobie radzić takimi pomocami, jakie mamy. Więc jest podręcznik marketingu i zarządzania salonem, które wszystkie pewnie znacie, bo jest to taki największym zainteresowaniem cieszący się e-book. I ten podręcznik dotyczy i marketingu, i zarządzania. To są takie podstawy, że w ogóle jak ktoś zaczyna prowadzić gabinet, no to żeby się za cokolwiek brać, też obsługa klienta, jakieś takie kwestie organizacyjne, to wszystko macie w tym podręczniku. To są takie właśnie podstawy podstaw, dlatego się też to nazywa podręcznik. I... O, ktoś tu mi tutaj dołączył. Znajomy, cześć Ania. I w podręczniku są właśnie takie najważniejsze podstawowe informacje. I tutaj uwaga, wkracza moje kulinarne porównanie. Mianowicie, ja sobie to tak porównałam do książki kucharskiej. Więc podręcznik to jest taka nauka gotowania, czyli wszystkie takie podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć, jak się chce zacząć w ogóle gotować. Bez wtajemniczania się w jakieś bardzo duże szczegóły. Później macie... Dobra, teraz mamy nowość, czyli to, co jest teraz. Jak tworzyć skuteczne reklamy salonu. I tutaj kulinarne porównanie, żeby właśnie to było bardziej jasne. To można porównać do książki pod tytułem 200 przepisów na pyszne obiady. Czyli tu macie już taki konkret w tym nowym e-booku. Konkretne przepisy na dobre reklamy, jak napisać tekst, jak zrobić grafikę, jak dobrać grupę docelową. Takie naprawdę bardzo konkretne rzeczy dotyczące tych podstawowych zagadnień związanych z pisaniem tej jednej konkretnej reklamy. Czyli jak zadbać o ten tekst, o grafikę, o wideo, żeby ta jedna reklama, którą piszecie, tworzycie, była jak najlepsza, jak najbardziej precyzyjna. Oczywiście wszystkie kolejne też. Ale tutaj mamy taki już konkret, czyli nie uczymy się ogólnie gotowania, tylko uczymy się robić super pyszne obiady. Było też coś takiego, czyli jak zaplanować kampanię. I tutaj kolejne kulinarne porównanie. Jak zaplanować kampanię? To jest taka książka o tym, jak zorganizować super przyjęcie pod różnymi aspektami, czyli menu, jakieś zastawa i tak dalej. Czyli tutaj zbieramy jakby nie tylko tworzenie reklam, ale też różne miejsca publikacji, planowanie tego w czasie, co kiedy, gdzie publikować i tak dalej. To macie w planowaniu kampanii, więc to jest znów co innego. Tworzenie takich bardziej wielokanałowych działań, na przykład jak wprowadzacie jakiś nowy zabieg, czy jakieś nowe produkty. To jest od takiej strony bardziej organizacyjnej, takiego zarządzania. A tu, w tym nowym, macie po prostu konkret o tworzeniu skutecznych reklam. Czy to na ulotki, czy na stronę internetową, czy na Facebooka. Mam nadzieję, że czujecie tą różnicę. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, ale wydaje mi się, że to porównanie z tymi kulinarno-przyjęciowymi rzeczami jest w miarę dobre. I jest jeszcze czwarta rzecz, tak to pokazuje, żebyście sobie po prostu skojarzyły, co jest co. 159 narzędzi do reklamy i to jest taki jakby podręcznik szykowania zastawy, które sztućce do czego, w którym kieliszku pić wino, a w którym jakieś inne trunki, czyli znowu ta strona techniczna właśnie całych działań marketingowych. Czyli mamy podręcznik, który ma podstawy,
Mamy planowanie kampanii, które jest już taką wiedzą bardziej zaawansowaną dla osób, które korzystają z wielu kanałów, z maila, z Instagrama, z Facebooka, z jakichś reklam w radiu, jak to wszystko połączyć, jak to po prostu zorganizować, jakaś najpierw akcja edukacyjna, później jakaś przedsprzedaż na przykład, już takie bardziej zaawansowane działania. Narzędzia to z kolei różne aplikacje internetowe, różne programy do obsługi social mediów, różne takie rzeczy właśnie techniczne bardziej. A ta nowa książka, czyli jak tworzyć skuteczne reklamy, no to są takie podstawy podstaw, jeśli chodzi o tworzenie właśnie konkretnych reklam, tekstów, grafik, dobieranie zdjęć, dobieranie kolorów, które kolory jak działają na klientów, których kolorów używać do zabiegów oczyszczających, których do jakichś zabiegów relaksujących, bo to wszystko ma znaczenie. Jak dziś czytałam, że kolor nawet do 10% wpływa na decyzje zakupowe, które podejmujemy. Czyli to, że coś jest w jakimś konkretnym kolorze, a nie w innym, potrafi podnieść wyniki sprzedaży o 50%. To są naprawdę duże wartości. My sobie z tego na co dzień nie zdajemy sprawy, no bo nikt tego jakby nie analizuje, czy ja kupiłam akurat to, dlatego że to było czerwone, a gdyby było zielone, to bym tego nie kupiła. No wiadomo, że tego nie analizujemy. Ale są osoby, które zajmują się badaniem takich zależności. No i takie są wyniki, więc wydaje mi się, że dopieszczając takie wszystkie szczegóły, typu właśnie dobre słowa, użyte w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim kontekście, dobre ułożenie tego tekstu, co ma być najpierw, co ma być na koniec, żeby tego klienta zachęcić do działania. To są właśnie takie rzeczy, które poruszam teraz w tym e-booku. Więc jest to zupełnie, podsumowując, odbiegłam od tematu strasznie, jest to zupełnie nowa wiedza, która uzupełnia to, co miałyście wcześniej. Więc jeśli ktoś ma poprzednie produkty, to po prostu będzie miał kolejną dawkę wiedzy, trochę z innej strony, która uzupełni to, co ma dotychczas, żeby po prostu te działania były jeszcze skuteczniejsze. Tak, skupiamy się na takich podstawach, ale też na takich detalach, czyli jak pewne słowa, zwroty, jak ten sam argument sformułować do osoby młodej na przykład i starej, jak do bogatej i ubogiej. Po prostu chodzi o to, żeby dbać o takie szczegóły, które powodują, że ten nasz klient czuje, że my do niego mówimy bezpośrednio, że ten komunikat jest skierowany do niego, a nie do jakiejś przypadkowej osoby, że po prostu on przez przypadek tą reklamę zobaczył, tylko ma czuć, że ta reklama była tworzona specjalnie dla niego, pod niego i on się ma utożsamić z tą reklamą, żeby właśnie ta reklama do niego przemówiła, bo to jest istotne. Dobra, czyli tak, ściągę mamy kulinarną załatwioną. O szablony też mnie często pytacie. Co to w ogóle jest? Po co? Czy trzeba to kupować, żeby mieć radość z życia zachowaną i w ogóle? Więc ja te szablony wydrukowałam, 3 konkretnie, bo ten czwarty no to głównie się koncentruje na liczeniu w Excelu, więc no nie będę tabelki drukować z Excela. Szablony są po to, żeby tą wiedzę, którą macie w e-booku, czyli te 155 stron, łatwiej było wcielić w życie. Bo wiadomo, że jak czytamy, no to przyjmujemy część wiedzy, część zapominamy, a później przychodzi do konkretnej praktyki, czyli na przykład mam nowy zabieg, muszę napisać jego opis na stronę internetową. No i teraz jak się za to zabrać? No znowu mam czytać to z książkę, która miała 155 stron, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pominęłam. No tak też można oczywiście, można wszystko zapamiętać, można zrobić sobie notatki, można wypełnić zeszyt ćwiczeń, który też jest zrobiony. Ale żeby w takiej codziennej pracy, czyli wstaję rano, mam coś zrobić, mam na to pół godziny i chcę to zrobić szybko, dobrze i sprawnie, no to właśnie od tego są te szablony. Ja w tym temacie już bardzo długo siedzę, dlatego też wpadł mi pomysł do głowy, żeby zrobić takie narzędzie, które Wam to wszystko ułatwi, jak to w praktyce po prostu robić. Jest szablon o... tutaj też odwrotnie, no ja to niestety mam wydrukowane tak i na czarno-biało. O pisaniu reklam i ofert. I ten szablon po prostu ma... spróbuję to pokazać, nie wiem, czy będzie widoczne. Ma takie różne pytania, na które Wy sobie odpowiadacie. I macie gotowe teksty reklamowe. Czyli ja po prostu pytam Was o różne rzeczy. I krok po kroku
odpowiadając, tworzy Wam się z tego tekst reklamowy, bo ja te pytania tak zadaję w taki sposób, żeby one po, jeśli mamy wszystkie odpowiedzi na te pytania, to to się po prostu układa w gotowy tekst reklamowy. W zależności od tego, czy dłuższy ma być ten tekst, czy krótszy, czy tylko jakiś post, czy jakaś dłuższa oferta, na przykład na stronę internetową, czy na ulotkę, czy do jakiegoś katalogu, folderu, no to sobie korzystacie z tego na różne sposoby. Jest szablon dotyczący ustalania grupy docelowej, co jest szczególnie istotne w kontekście skuteczności reklam, bo żeby te reklamy były skuteczne, to musimy wiedzieć, do kogo mówimy, bo jeśli będziemy mówić do osób, na przykład mamy zabieg na naczynka, no to tym zabiegiem siłą rzeczy będą zainteresowane osoby, które mają te naczynka, prawda? To jest akurat oczywiste i zwykle tak to się dzieje w praktyce, że piszemy, no jak masz problem z naczynkami, no to się tam zainteresuj. Ale oprócz tego, że ktoś ma jakieś problemy estetyczne, to ma jeszcze jakiś wiek, ma jakąś płeć, ma jakąś pracę, ma jakieś zwyczaje. Pewnie wiecie, macie klientki, które bardzo o siebie dbają, bardzo są aktywne, gdzieś tam chodzą 15 razy w tygodniu na jakieś zajęcia sportowe, a są osoby, którym się nie chce, które nic ze sobą nie robią i nie będziecie w ten sam sposób mogli rozmawiać z jedną i z drugą osobą, bo po prostu jej nie przekonacie. Nie przekonacie osoby mało aktywnej, zwracając się tak, jakbyście się zwracały do osoby bardzo aktywnej, bo to są zupełnie dwie osoby z różnymi przyzwyczajeniami, nawykami, priorytetami i znając tą swoją grupę docelową, czyli wiedząc mniej więcej, jakie są cechy tej osoby, do której wykierujecie swoją reklamę, ta reklama może być bardziej skuteczna, bo jak już wiemy, do kogo mówimy, to zastanawiamy się, w jaki sposób sformułować te nasze komunikaty, żeby dotrzeć do tego odbiorcy, czyli żeby powiedzieć mu to, co u niego przyniesie najlepszy efekt, to, co on chce usłyszeć, to, co przemówi do niego, do jego wyobraźni i tak dalej. Więc znajomość grupy docelowej jest kluczowa. No i tutaj macie w zasadzie to samo, co było wcześniej, czyli też pytania, różne tabelki, pytania i tak dalej. I tu spada wszystko. Czyli znów mamy różne pytania z miejscem na wpisanie. I z takiego szablonu możecie sobie korzystać wielokrotnie. Po prostu wystarczy go drugi raz wydrukować. I tutaj akurat w tym szablonie jest jeszcze dużo takich podpowiedzi jaśniejszym kolorem, które Was trochę mają nakierować na to wszystko. No i po uzupełnieniu tego wiemy dokładnie, kim jest nasz klient. Taki szablon możecie sobie ogólnie wypełnić dla całego swojego gabinetu, bo możecie mieć jakieś konkretne typy klientek w gabinecie, a innych nie. Albo, to by było najlepiej, do każdego zabiegu osobno, czyli każdy nowy zabieg, tam stare to może jakoś tak stopniowo sobie uzupełnić, ale jak wprowadzacie jakiś nowy zabieg, to powinniście taki formularz dla każdego nowego zabiegu wypełnić i zyskujecie też dzięki temu dużo argumentów w rozmowach z klientkami, bo właśnie tworząc sobie taki jakby taki opis, takie waldemekum tego całego swojego zabiegu, macie też dużą bazę właśnie argumentów i do rozmów, i do reklam, i do wszystkiego. No i ten trzeci szablon o planowaniu kampanii. Tutaj trochę rzeczy się pokrywa tak zakresowo, bo nie robiłam żadnego kopiuj wklej. Wymyśliłam to generalnie od nowa, żeby to pasowało do całości tego zestawu, który macie. Ale tak koncepcyjnie jest to troszeczkę podobne do tych przykładów, które są w sezonowych planerach. Aczkolwiek jest tego znacznie więcej i jest to dostosowane do właśnie reszty materiałów, żeby to się wzajemnie uzupełniało. Tu też jest dużo rzeczy o różnym umiejscowieniu, lokalizacji reklam, czyli gdzie publikujemy, w jakim terminie, co trzeba przygotować, ile pieniędzy wydamy na poszczególne reklamy, jakie zwroty z tej inwestycji przewidujemy, czyli ile by trzeba było zarobić, żeby ta cała nasza akcja się opłacała. Różne kalendarze, takie harmonogramy, kto nam ma pomóc, w czym ma nam pomóc i tak dalej. I to są właśnie te trzy szablony. I teraz wracając do podstawowego pytania, czy trzeba je kupować, jak się kupuje e-booka? Oczywiście nic nie trzeba kupować, e-booka też nie trzeba, ale załóżmy, że ktoś chce być taki w 100% przygotowany i wykorzystać to jak najlepiej, no to te szablony są uzupełnieniem tego, co jest. Dwa, czyli ten o dobieraniu grupy docelowej i ten o pisaniu tekstów reklamowych, to jest generalnie wiedza z e-booka, ale w takiej narzędziowej formie, czyli do codziennej pracy, tak jak mówiłam, że można to sobie po prostu trzymać gdzieś pod ręką i wykorzystywać w codziennej pracy.
A to o planowaniu kampanii, no to jest nowa wiedza, bo tak jak mówiłam, o planowaniu kampanii jest generalnie inny e-book. Tutaj macie to, żeby to stanowiło już taką całość, żeby te szablony, żeby te gotowce mieć jakby do każdego aspektu, który jest przydatny w codziennej pracy, więc też zrobiłam takiego gotowca, ale tego akurat w tym e-book nie ma, bo o tym był inny e-book. Jest też o czwarty szablon, którego nie wydrukowałam, bo tak jak mówiłam, że on głównie się składa z tabelki. Tam też jest taka instrukcja, ale zasadniczo to jest tabelka. I ten szablon sam liczy Wam po prostu opłacalność poszczególnych reklam. Wpisujecie tam różne dane i on sam liczy, która reklama najbardziej się opłacała. No i tego też siłą rzeczy nie ma w e-booku, no bo to jest nie tworzenie reklam, tylko już analizowanie wyników reklam, więc temat jakby inny. Także te cztery szablony to jest takie codzienne wsparcie dla Waszej pracy. Jeśli możecie sobie akurat na to pozwolić, to zachęcam właśnie, żeby się w nie wyposażyć, bo nie jest to powielanie niczego, tylko jakby rozwijanie cały czas tych swoich i umiejętności i takich po prostu praktycznych możliwości, bo jak mamy mało czasu, no to fajnie sobie z takiego gotowca korzystać. No i to chyba w zasadzie jest tyle o szablonach. Ja ten cały w ogóle pakiet, bo wiecie, że jest, już tam dużo o tym razy pisałam, że jest pakiet i podstawowy, w którym jest e-book i kurs, jest pakiet premium, w którym jest e-book, kurs, zeszyt ćwiczeń, szablony i trzy listy kontrolne. To wszystko zostało stworzone tak, żeby się wzajemnie uzupełniało, żeby ta wiedza o reklamie była jak najbardziej pełna. Jak wiecie, w e-booku jest o tworzeniu reklam, ale stwierdziłam, że nie ma sensu pisać kolejnej książki o tym, gdzie się reklamować, no bo to jest dość proste zagadnienie. Nie trzeba jakby omawiać każdego miejsca, w którym można gdzieś tam te reklamy swoje zamieszczać. Więc uznałam, że lepszą formą, prostszą będzie po prostu lista kontrolna i Wam taką listę kontrolną zrobiłam i tam jest tego naprawdę bardzo dużo. Jakie materiały reklamowe warto zgromadzić? To są takie po prostu uzupełniające rzeczy. Można to porównać do takiej wyprawki pierwszoklasisty, bo akurat jest sezon teraz na takie porównania. Czyli wszystko tak, ołówek, gumka, zeszyty, książki, zeszyty ćwiczeń, no wszystko po prostu, żeby być super przygotowanym do szkoły, czyli do pozyskiwania jesienią nowych klientek. I nic w tym pakiecie nie jest zbędne, nic nie jest powieleniem niczego. Jest to spójna całość, która ma po prostu Wam zapewnić jak najlepsze efekty. Dobra, powiedziałam, czy to są nowe materiały, to odpowiedziałam, o szablonach mówiłam. O formie płatności to już tak ogólnie mnie też często pytacie, więc w sklepie są podpięte płatności Tipay, czyli płacicie szybko tam blikami, nie blikami, przelewami szybkimi i po kilku minutach macie na mailu zakupiony produkt, w drugim mailu przychodzi faktura. Jest też opcja płatności PayPalem, czyli tam gdzie, bo jak wkładacie zamówienie, to dodajecie produkt do koszyka, wypełniacie formularz z danymi do faktury, czy tam danymi swoimi. No i później jest tam przycisk zapłać, czy coś w tym stylu, już nie pamiętam, jak ten przycisk dokładnie zamawiam i płacę chyba. I wtedy Was wyświetla taka strona właśnie z tymi formami płatności i tam jest też PayPal, czyli albo Tipay, albo PayPal, jak ktoś ma PayPala. Ale uwaga, bo dużo osób mnie też pyta o możliwość płatności kartą. Jako takiej nie ma, bo muszę to po prostu kiedyś załatwić, bo tam trzeba jakieś formalności na załatwić strasznie dużo, jakoś nigdy na to czasu nie ma. Ale PayPal oferuje możliwość płacenia kartą. Więc jak wybierzecie PayPala, nawet jak wydaje mi się, tak na 99%, jeszcze niech mi ktoś poprawi, jak ktoś się bardziej orientuje, muszę się sama też tego upewnić i to zapisać gdzieś tam na stronie, ale tak na 99,9% wydaje mi się, że nawet nie mając konta w PayPalu można kartą zapłacić PayPalem. No, ale to jeszcze potwierdzę, to Wam napiszę jakoś tam na dniach, jeśli się dowiem. Kiedyś chyba, pamiętam, że kiedyś to testowałam i wyszło mi na to, że właśnie nawet nie mając konta na PayPalu można zapłacić kartą przez PayPala. Więc jak ktoś chce kartą, to jest jedna opcja w tej chwili. A jak ktoś bardzo nie chce płacić online, bo ma jakieś tam opory czy inne powody, no to można do mnie napisać i ja wtedy Wam wyślę dane do przelewu. Zresztą dane do przelewu też są po prostu na stronie w zakładce kontakt podane. Ja tego jakoś specjalnie nie promuję, tych płatności przelewem, bo płatności przelewem wymagają tego, że wiecie, wy się zapłacicie i się denerwujecie, czy to już doszło, czy to nie doszło. Ja muszę siedzieć przy komputerze non stop i sprawdzać, czy akurat przelewy przyszły, czy nie przyszły. Jak mnie nie ma, no to tu już ktoś się denerwuje i mi pisze, czy doszło, czy nie doszło. Po prostu płatności automatyczne są najlepsze, bo w ciągu 5 minut macie to u siebie wszystko na skrzynce i nikt nie musi jakby
tym zarządzać. Nikt nie musi tego robić, to się robi samo, czy o pierwszej w nocy, czy o pierwszej w południe, to się robi zawsze tak samo. Dlatego te płatności automatyczne są takie po prostu jako jedyna oficjalna możliwość płatności w sklepie zrobione. Ale jak ktoś bardzo nie chce, to może do mnie napisać albo sobie wziąć te dane do przelewu ze strony i po prostu zapłacić przelewem. Ale najlepiej jest zrobić zamówienie w sklepie normalnie, tylko po prostu go nie opłacić i napisać do mnie, że się chce zapłacić przelewem. Dlaczego? Bo wtedy jak ja dostaję od Was pieniądze na konto, widzę, że na koncie pojawiły się pieniądze, to klikam zrealizuj i wszystko znowu dzieje się automatycznie. Wszystko się wysyła samo, faktura się sama wystawia na dane, które podałyście, więc to jest najwygodniejsza opcja. Bo jak zrobicie po prostu mi przelew, ja nie będę wiedziała na co, będziemy do siebie dzwonić, pisać, podawać dane do faktury, więc to też jest zamieszanie niepotrzebne i najwygodniej jest zrobić tak. Zresztą jak ktoś ma zamówienie nieopłacone, bo czasami się zdarza, że są jakieś problemy z płatnościami, no to ja się zawsze staram na drugi, czy tego samego dnia nawet, to zależy jak ile mam czasu, po prostu pisać do tej osoby z zapytaniem, czy miała jakiś problem i podaję wtedy dane do przelewu, a w tytule przelewu numer zamówienia i to jest właśnie o tyle łatwe, że jak ja wtedy widzę na koncie, że jest jakiś numer zamówienia konkretny, wpisany w tytule przelewu, to klikam i się wszystko robi samo. Także jak ktoś chce po prostu zapłacić przelewem, no to najlepiej zrobić zwykłe zamówienie, nie zapłacić i poczekać chwilę, aż przyjdzie mail z danymi do płatności. Dobra. Do kiedy trwa promocja? To teraz to już mnie nie pytacie, bo ja już o tym trąbię długo, ale na początku mnie dużo osób pytało, do kiedy trwa promocja, więc przypominam, że do dzisiaj, do 23.59. Jutro nie przyjmuję mail pod tytułem, ale bo ja się spóźniłam, bo ja wróciłam z wakacji, bo uwierzcie mi, że są osoby, które po jakiejś promocji, które są raz na jakiś czas, wcale nie często, mówią mi, że jejku, ile tych reklam już normalnie nie można wytrzymać. A potem dostaję wiadomość, że no ja nie widziałam, tylko jeden post, o 23 był post, że jest promocja. Ktoś mi kiedyś napisał, oczywiście cały dzień były posty, ale ktoś zobaczył tylko ten jeden i się wkurzył, że informację o promocji zamieściłam o 23, a promocja była do 24, no więc wiecie, jak ktoś, zresztą same prowadzicie biznes, same się reklamujecie, więc wiecie, że to się nigdy nie da złotego środka zrobić. Zawsze będzie ktoś, dla kogo będzie za często i zawsze będzie ktoś, dla kogo będzie za rzadko i kto nie usłyszy i kto następnego dnia właśnie będzie się pytał, czy jeszcze może skorzystać z promocji, która się właśnie skończyła. No także nasza w tym moja i wasza w tym głowa, żeby to starać się jak najbardziej wypośrodkować i wkurzyć jak najmniej osób. Zwykle te moje wszystkie promocje trwają, jak jest coś nowego, no tak z tydzień, maksymalnie 10 dni. Teraz trwała 2 tygodnie, no ale to wszystko dlatego, że miałam bardzo dużo pracy z rozporządzeniem sanitarnym, z tym listem i po prostu nie zdążyłam tego wszystkiego przygotować, zresztą mówiłam wam już o tym. No i de facto nad materiałami promocyjnymi pracowałam w trakcie promocji. No, co tak jakby trochę jest w kontekście treści e-booków kompromitujące. No ale przyjmijmy, że to był wyższy cel, mianowicie zrobienie czegoś dla naszej branży, więc mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na mój wizerunek. Okej, ale już nie gadam. Dobra, no i dlatego było 2 tygodnie po prostu, bo bym się inaczej nie wyrobiła zwyczajnie. I też mnie często przy okazji pytacie, czy już wiadomo coś w kwestii rozporządzenia. Nie, jeszcze nic nie wiadomo, ale możecie być pewne, że nie będę tego przed wami ukrywać i zaraz jak się coś dowiem, to wam powiem. Więc nie musicie mnie pytać, naprawdę. Wszystko wam powiem, jak na spowiedzi. Dobra. No to chyba w zasadzie jest wszystko, co wam chciałam powiedzieć. Nie jest dużo osób, ale jeśli te kilka osób, które są, mają jakieś pytania, to dajcie znać, napiszcie, jeszcze to odpowiem. Jeśli pojawią się pytania później, to też się postaram odpowiedzieć, no bo ja dzisiaj będę przykuta kajdankami do komputera, niestety do godziny pewnie jakiejś drugiej w nocy, bo żeby z 10 produktów plus 2 pakiety, które są w promocji, pokasować wszystkie informacje o promocji i z Facebooka i w ogóle zewsząd, no to pewnie mi to zajmie ze 2 godziny, także możecie do mnie pisać. Będę się starała odpowiadać. Wszystkie produkty są bardzo dokładnie opisane w sklepie. Ja te opisy cały czas na bieżąco uzupełniałam, także jak ktoś zaglądał na początku, to może sobie jeszcze teraz spojrzeć, bo one są teraz dużo pełniejsze niż były wcześniej. I też jest przypięty na fanpage'u gabinetu od zaplecza post
z albumem. Do tego albumu wrzuciłam wszystkie grafiki, no wiadomo, okładki, no ale to możecie sobie w sklepie zobaczyć, ale też wszystkie takie pomocnicze materiały, jakieś spisy treści, takie zestawienia, co jest w którym produkcie, jakieś takie wycinki z środka. Jeszcze postaram się też z szablonami zrobić tak na koniec takich parę wycinków, żeby wam pokazać. Też je pewnie jeszcze tam dorzucę do tego albumu, ale w tym albumie macie generalnie wszystkie kluczowe informacje zgromadzone i o wszystkich produktach wraz z linkami, więc albo do sklepu i do działu nowości na gabinetodzaplecza.pl, albo po prostu na Facebooku przypięty post na fanpage'u Gabinet od Zaplecza. Tam jest album i w albumie jest wszystko. Dajcie znać, czy chcecie więcej live'ów na Uniatury. Musiałam tutaj dzisiaj wyjść, bo bym się chyba udusiła w domu i bym spłynęła tutaj wam. No, to tyle. To jak nikt nie ma pytań, to ja uciekam. Może mi się uda jeszcze jakieś zdjęcia szablonu zrobić. No, skoro już je wydrukowałam, to może jakoś wykorzystam i zrobię jakieś ładne zdjęcie. To jeszcze wrzucę. No i w zasadzie tyle. Pamiętajcie, dzisiaj 23:59 i ani sekundy dłużej. Jak ktoś chce sobie podszkolić się w temacie skutecznej reklamy, pozyskać nowe klientki, robić to profesjonalnie, dobrze, no to zapraszam do sklepu. Dobra, no to tyle i do następnego razu. Pa, pa!